Państwa ponownie Adrian Stankowski, to jest program Republika Dzień w studiu telewizji Republika. Wyjątkowy gość, proszę Państwa, pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Marian Górski, sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam pana, witam państwa. Dzisiaj prezydent Rzeczpospolitej przyjął Akademię Kopernikańską w Pałacu Prezydenckim. To zacznijmy od początku. Czym jest Akademia Kopernikańska, jaką rolę pełni? Około 2 lat temu zauważono, że nadchodzi 550 rok od urodzin Mikołaja Kopernika i pojawiła się koncepcja dyskutowana pomiędzy panem prezydentem, Ministerstwem Edukacji, aby stworzyć nową instytucję, która w pewnym sensie stałaby się żywym pomnikiem spuścizny Mikołaja Kopernika. No i tak też zrobiono. Sejm utworzył tę instytucję i stowarzyszoną z nią Szkołę Główną Mikołaja Kopernika. Zaczęły one funkcjonować, Akademia pod koniec roku 22, w pierwocinach. Tak naprawdę zaczęło się wszystko w lutym 23 na Kongresie Kopernikańskim w Toruniu, właśnie na urodziny 550. I krótko potem szkoła zaczęła działać. I od tego czasu próbujemy zbudować no, te dwie nowe platformy działania. Zarówno platformy też międzynarodowe, to od razu powiedzmy. Dokładnie. Idea od początku była taka, żeby skupić się na elemencie międzynarodowości. Akademia po pierwsze jest docelowo korporacją 100 uczonych, zgromadzonych w 5 izbach tematycznych w kierunkach 5 dyscyplinach kopernikańskich, czyli tych najbardziej klasycznych naukowych dyscyplinach. Astronomia, gender tam nie ma, tak? Nie, raczej nie. Astronomia, ekonomia, medycyna, prawo, filozofia z teologią. To, czym Kopernik się zajmował, żeby rozpocząć od tego. No, ale rozumiemy to szerzej, dlatego że zakładamy, że w przyszłości interdyscyplinarność będzie jednym z głównych wspólnych mianowników działania tych 5, pomiędzy tymi 5 dyscyplinami, zarówno w szkole, jak i w akademii. Będziemy mieli płaszczyznę do dyskusji, do interakcji, do próby wprowadzenia czegoś nowego w elemencie zarówno kształceniowym, jak i badawczym. Próba czegoś nowego, czyli czego dokładnie, jakie to ma znaczenie powstanie Akademii Republikańskiej dla przyszłości polskiej nauki, o której, no, krótko mówiąc, jesteśmy zaniepokojeni od pewnego czasu stanem polskiej nauki. Wie pan, ja jestem daleki od tego, żeby w te dywagacje się wdawać. Ja 40 lat spędziłem za granicą. Całe moje doświadczenie w zasadzie bierze się stamtąd i próbuję zaszczepić to, co jeszcze jestem w stanie zaszczepić, w sensie spojrzenia na to, jak pewne rzeczy można robić inaczej. Dostrzegam, sam jestem astronomem. Polska astronomia jest znakomita, nie potrzebuje uzdrawiania ani, jak to się mówi, polepszania. Ale może skorzystać nawet i astronomia na tym, żeby na pewne rzeczy spojrzeć trochę inaczej. I użyję tylko przykładu, żeby już nie rozwodzić się za bardzo. Na przykład na niwie naszej akademii czy szkoły widzę to w ten sposób, że bezpośrednia interakcja w procesie edukacyjnym i nabywania doświadczenia, zdobywania dyplomów pomiędzy ludźmi, którzy zajmują się bezpośrednio nauką, a na przykład ekonomią czy prawem, jest niezbędna w wejściu w nową fazę rozwijania nauki i uczynienia z niej produktywnego elementu w gospodarce państwa. Jest to niezbędne, bo zakładanie, że naukowcy sami będą się zajmowali procesami niezwykle skomplikowanymi, patentowymi na przykład, czyli legalnymi zagadnieniami, które na wielopłaszczyznowym gruncie w świecie działają zupełnie inaczej w różnych miejscach, jest nierealne i do tego potrzebują oni wsparcia. Zdobywanie funduszy na naukę jest procesem trudnym. W pewnym sensie całe gospodarki powinny zaadaptować się do tego, żeby efektywnie stworzyć rzeczywistość wokół terminu, że no, naukowcy mają coś wynajdować, monetyzować, doprowadzać do tego, że postęp nam da zysk z tego, co oni robili, siedząc sobie w laboratorium, wymyślając nowe rzeczy. To nie jest aż tak proste. W tym trzeba pomóc. Do tego są potrzebni ludzie, którzy zajmują się różnymi rzeczami i myślę, że warto w tym kierunku spojrzeć i pchnąć. Tymczasem czytam, że w lipcu tego roku w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, czyli polskiego rządu, pojawił się projekt ustawy o likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. To niepotrzebne nowemu rządowi jest to
taka instytucja jak no akademia, jeżeli traktować to poważnie, to zdecydowanie tak. To jest, jak sądzę, jakiś bardzo wczesny etap inicjatywy ustawodawczej. To samo musi potrwać w sposób naturalny jakiś czas i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wiemy, że będziemy się bronić przed tym. Mamy argumenty za tym, co robimy, co próbujemy robić. Wiemy, że nasze aspiracje są aspiracjami słusznymi, a jeżeli ktoś nam nie zaufa, no to będzie robił to, co będzie robił, ale my robimy swoje. To jeszcze o dorobku dotychczasowym Akademii Kopernikańskiej. Co się udało zrobić od czasu powstania? No, z największą fanfarą odbył się kongres na początku. Rewerberacje do tego odczuwamy do dzisiaj. Później zaangażowaliśmy się w działalność polegającą na organizowaniu umów międzynarodowych z wszelakimi partnerami, których chcemy przyciągnąć do wspólnego działania w Polsce. Były już pierwsze owoce tego, na przykład z bałkańskich krajów. Duża Asocjacja Ekonomicznych Uniwersytetów zrealizowała w Polsce szkołę letnią dla kilkudziesięciu studentów. Zrobiła to akurat w województwie kieleckim. Ja sobie to poczytuję za honor, bo łatwo jest zawsze ściągnąć kogoś do Warszawy, do Krakowa, natomiast wchodzenie pod strzech i szukanie gdzie indziej aktywów jest trudniejsze. Nam się to akurat udało. To taki jeden mały przykład. Już w stowarzyszeniu ze Szkołą Główną zrealizowany został duży kongres futurologiczny, który zgromadził ludzi, którzy głównie zajmowali się dyskusją na temat jednego z najbardziej gorących aktualnie tematów, czyli tematem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego. Także kilku światowej klasy ekspertów przedstawiło nam swoje poglądy na ten temat. To akurat było się w Warszawie przy kilkuset osobach partycypujących. Odbył się cykl wykładów z chemii, z fizyki. Ostatni był ekonomiczny na zakończenie roku szkolnego Szkoły Głównej. Profesor Krugman z Princeton miał wykład. Także no, wie pan, no, dzieją się rzeczy. Bardzo serdecznie dziękuję. To, mam nadzieję, jest pierwsze spotkanie z Akademią Kopernikańską, z panem profesorem w Telewizji Republika. Dziękuję za dzisiejsze. Pan profesor, doktor habilitowany Krzysztof Marian Górski, sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Za chwilę kolejny gość. Porozmawiamy o...